Witam Państwa jeszcze raz pod prokuratury rejonowej w Łupku Śląskim, do której złożyliśmy zawiadomienie o eksterminacji narodu polskiego, a zwłaszcza nieletnich dzieci, których tak naprawdę nie ma nikt w kraju, nie ma odwagi bronić dzieci, w szczególności politycy potrafią świetnie robić zdjęcia z dziećmi, wykorzystując Dzień Dziecka do swoich agitacji politycznych. Ale chciałbym Państwu pokazać jedną rzecz. Przed chwilą jadąc tutaj, zajechałem na pola rolników. To jest właśnie pole oddziaływania prokuratury rejonowej Lwówek Śląski. Chcę Państwu pokazać jedną rzecz. To są odpady pościekowe z oczyszczalni miejskich i to ląduje, moi drodzy, na pola. Później następnie na tym produkuje się pszenicę, którą jedzą ludzie. Metale ciężkie, smary, oleje, cuda nie widać. Ale co znajdujemy jeszcze tu w tym? To są, moi drodzy, odpady z oczyszczalni pościekowych. To wywożą na pola rolników firmy, które utylizują śmieci. Proszę zobaczyć. To jest opakowania pokarmie dla psów. I to, moi drodzy, jest odpad pościekowy, na którym później rośnie pszenica. Szkoda, że nie tak można tego smrodu przekazać. Moi drodzy, smród jest totalny. Tak wygląda dzisiaj produkcja żywności w Polsce i tak wygląda nadzór Ministerstwa Rolnictwa, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Nasiennictwa, wojewódzkich inspektorów sanitarnych, ministra Kowalczyka, głównego lekarza weterynarii, pana Niemczuka i reszty tych urzędasów, których utrzymujemy. Jeszcze. Ministra zdrowia. Przede wszystkim. To są właśnie efekty, proszę Państwa, chorób nowotworowych. To są efekty eksterminacji narodu polskiego. To są to, co pokazuje Najwyższa Izba Kontroli w dokumentach urzędowych. To nie, że Bustowski to stwierdza. To stwierdzają najwyższe urzędy w państwie. Stwierdza to, proszę Państwa, NIK, który w raporcie jednym dotyczącym eksterminacji narodu polskiego, bo tak to trzeba nazwać, i budowania antybiotykoodporności, raport z 8 marca, to jest z Dnia Kobiet, można powiedzieć, z 2018 roku. Antybiotyki w hodowli zwierząt. Masowy, to mówię o fermach przemysłowych, tam gdzie właśnie są te setki tysięcy kur i tysiące świń. Później, proszę Państwa, jest raport następny i to pani prokurator dostanie, żeby musiała się zapoznać. Bardzo się cieszę z tego procesu sądowego, który będzie tu w Lwówku Śląskim, dotyczącym właśnie Andrzeja Dudy, gdzie byłem członkiem Rady Narodowej i informowałem na temat rezerw bezpieczeństwa żywności, na temat e-substancji w żywności. Kolejny raport, moi drodzy, z 2019 roku. W międzyczasie raport, tam gdzie pan Kołodziejczak właśnie, lider Agrounii jest, na temat pestycydów i pozostałości, moi drodzy, pestycydów w warzywach i owocach. Katastrofa. Metale ciężkie, pozostałości chemii, wszystkiego. Autyzm, choroby autoimmunologiczne. To dzieciaki właśnie przez to chorują. Następny raport. 15 grudnia 2021. No właśnie, proszę Państwa, najgorsza żywność w Europie, najbardziej niebezpieczna. Później jest, moi drodzy, właśnie projekt Prawa i Sprawiedliwości rządowy z lipca 2017 roku, który poszedł do zamrażarki. Zobaczcie, nie było problemów, żeby wprowadzić rozporządzenia, maseczki, dystanse społeczne. Ale zamykanie, jak już gospodarki. Zamykanie gospodarki, dławienie przedsiębiorców, wyniszczanie przedsiębiorczości polskiej, zniszczenie całego kraju przy udziale właśnie prokuratury, między innymi takie. Nagonka przy udziale takich policjantów, którzy byli u mnie w domu. Oni się nie zajmują, proszę Państwa, tym,
tą kwestią się nie zajmują. Gdzie mamy dziecko? Przepraszam, już chyba odłożyłem to do auta, bo już jestem dzisiaj tak zdenerwowany. Ale proszę Państwa, oni się nie zajmują tym, że ta substancja jest w organizmach dzieci. Że dzieci są strute. To Andrzejowi Dudzie nie przeszkadza. To nie przeszkadza Mateuszowi Morawieckiemu. To nie przeszkadza pani Machałek, panu Mrozowi i Beacie Szydło. To nie przeszkadza. Ale on im to zagraża. To oni wtedy są narażeni na utratę zdrowia i życia. Jak przyszliśmy z butelką i pokazaliśmy, to się nie rozmawia, nie prowadzi się debaty publicznej, tylko ludzie są potrzebni do wyborów. Wtedy, kiedy oni potrzebują klakierskie poparcie, żeby dobrać się do środków finansowych całego społeczeństwa, żeby to trwonić. Zapłacicie głodem za to, co dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość wyprawia. Te kłamstwa dotyczące, moi drodzy, nadwyżki żywnościowej, te GUS-owskie zafałszowane statystyki dotyczące ilości gospodarstw rolnych, te okradzione polskie rolnictwo na 77 miliardów, te 120 miliardów, o których mówię, które zniknęło na rezerwy bezpieczeństwa żywnościowego. To wszystko jest efekt działań polityków, nie tylko strony rządowej, dzisiaj rządzącej, ale i poprzedników, i lewicy. I tak po prostu robią ludzi w bambuko. Jesteśmy tylko do tego potrzebni, moi drodzy. Nie traktuje się człowieka podmiotowo, jako człowieka, istotę żywą, zgodnie z konwencją praw człowieka, ale przedmiotowo, moi drodzy, jak koło zapasowe w samochodzie. Spierniczy się na śmietnik. Tak dzisiaj politycy traktują polskie dzieci, polskie społeczeństwo. Którzy powinni dbać o zdrowie i rozwój społeczeństwa, niestety jest to przeciwne. Pani prokurator tej prokuratury niezwłocznie powinna wjechać na wszystkie fermy przemysłowe tuczu nakładczego w Polsce, pobadać gnojowice w lagunach na ten środek i zabezpieczyć, moi drodzy, całą soję i przebadać soję jako białko paszowe dla świń i drobiu pod kątem pozostałości Roundupu. I moi drodzy, skoro my chcieliśmy otruć, to co pani prokurator zrobiła z producentami kasz, z producentami, moi drodzy, tych wszystkich, kurde, kasze gryczane, kasze jaglane, zboża, w których znajduje się randa. Co zrobiono w tej sprawie? Dlaczego pani prokurator nie postawiła zarzutu producentom żywności? Przecież powinno im się postawić zarzuty sprowadzenia zagrożenia utraty zdrowia i życia. Pani prokurator Elżbieta Szczygieł. Ale chyba, że jak pani Machałek by napisała, albo by jadła taką kaszę jaglaną, albo gryczaną, ale nie, oni ośmiorniczki jedzą w Sejmie, bo byście zobaczyli obiady po 14 zł. Tak właśnie posłowie żyją. Samoloty latają samolotami, na nasz koszt wszystko. Tylko właśnie, to są właśnie tacy politycy. To jest taka właśnie klasa polityczna, moi drodzy. Oszustwo, oszustwo i jeszcze raz oszustwo. A dzisiaj prokuratury są tylko elementem represji, moi drodzy, bolszewickiej w rękach pisowskiej mafii. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Spod prokuratury rejonowej w Lwówku Śląskim u pani prokurator Elżbiety Szczygieł, która, miejmy nadzieję, zajmie się wreszcie tym, do czego została powołana. Każdy reżim, proszę Państwa, ma swój koniec. Każdy prokurator, który działa na szkodę dzisiaj niezgodnie z konwencją praw dziecka, będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Dziękujemy bardzo.